Cześć, nazywam się Sebastian Zieliński, jestem programistą. Zrobiłem takie gry jak Rooster, Project Battlefield, Kod Mortyra i jeszcze 30 innych. O powodzeniu Roostera z przegrywów, no life'ów, staliśmy się gwiazdami. I z tym zostałem z tym tysiącem pudełek i chodziłem od sklepu do sklepu w Łodzi pytać się, czy ktoś nie chce kupić w kultowej cenie fantastycznej gry. Mój pierwszy kontakt z komputerami to oczywiście szkoła podstawowa i fenomen ZX Spectrum, na który nie było mnie stać, znaczy nie było stać rodziców, więc mogłem tylko go oglądać za szyby wystawowej. Jako 15-letni chłopiec znalazłem w jakiejś gazetce zestawy do składania komputerów zbliżonych do Spectrum. Był to komputer oparty o ten sam procesor, tylko że miał dużo mniej pamięci RAM-u. Miał 4 KB RAM-u. Zamówiłem taki zestaw, nie pytając rodziców. Kosztował 52 tysiące, czyli to był kosmos dla moich rodziców. Rzeczywiście kilka dni później, czy tygodni później listonosz przyniósł taki zestaw. I moja mama się zapytała, czy chce naprawdę mieć taki zestaw, czy chce go kupić. I jakimś cudem powiedziałem, że tak. Ona poszła do szafy i wyciągnęła gdzieś tam z pościeli pieniądze. I okazało się, że miała gdzieś odłożone taką sumę i dała je. Dawaj listonoszowi. Powstał ten komputer. To jest ZX Spectrum z 4 KB RAM-u, klawiaturą heksadecymalną i z wyświetlaczem kalkulatorowym. Napisałem na niego 3 gry. No potem rodzice byli pod wrażeniem, pomyśleli sobie, że zainwestują w rozwój syna i dostałem prawdziwy komputer. To był Atari 65. Zacząłem od gier w Basicu, później w gier w Assemblerze. Gra się nazywała Fatal Game. Co jest ciekawe, to miałem tylko magnetofon, więc to była rzeź. Składanie tej gry po kawałku na magnetofonie to była rzeź. Ale udało się złożyć. Ta gra, teraz bym powiedział, że była potwornie nudna. Była koszmarnie nudna, ale rzeczywiście to była platformówka z chyba, nie wiem, 200 planszami, ale podobnymi do siebie. Grafika była mocno inspirowana produkcjami, które wtedy na mnie robiły wrażenie. Znalazłem wydawcę w Gdańsku, to był chyba SF. Chyba, nie jestem pewien, ale chyba zostawiłem im, ale nie podpisałem umowy, ale zostawiłem u nich kasetę. Potem kilka tygodni później dowiedziałem się, że się zwinęli. Że właściwie już jak ja byłem, to już się pakowali. I to była pierwsza próba jakby zostania twórcą. Jako dziecko byłem chorowitym dzieckiem i dużo czasu spędzałem sam zamknięty w domu, na przykład czekając, aż wyzdrowieje. I miałem też dużo czasu na to, żeby zakuć tego, co by powiedzieli, czyli rozwiązywać jakieś problemy matematyczne z fizyki, z chemii, z różnych takich z przedmiotów ścisłych. I widziałem, że w szkole imponowało kolegom w szkole, imponowały gry komputerowe i że właściwie zainteresowałem się robieniem gier, żeby zaimponować właśnie kolegom. Że pomyślałem sobie, że to jest, co dałbym radę zrobić. Miałem jakieś oględne pojęcie z telewizji, jak wygląda programowanie. Były jakieś programy telewizyjne, które opowiadały, w jaki sposób się komunikować z komputerami. I widziałem, że to jest coś, co przyjdzie mi z łatwością. Stworzyliśmy taką paczkę, powstała taka paczka i rzeczywiście ja byłem tym właśnie od kodowania, że na pewno mistrzu ją koduje. Czyli jak na przykład na osiedlu zabrakło prądu, to już koledzy wiedzieli, że na pewno mi zginął program wtedy. Bo nie zdążyłem go pewnie nagrać na kasetę. TSA to jest skrót od pierwszych ojców założycieli, Tomek, Sebastian, Arek. Nie byłem przekonany do tego tytułu, do tej nazwy, ponieważ ono mi się skojarzyło z kultowym zespołem TSA i pomyślałem sobie, że to trochę nie fair, nie podobało mi się, ale rzeczywiście ustąpiłem Arkowi, który zaproponował, stworzył logo i że zaproponował, że musimy się tak nazywać.
Arek to grafik, który zajmował się robieniem, robił intra. Tomek to mój brat, rok młodszy brat, robił grafikę, która robił grafikę wewnątrz gry. Czyli postacie, klocki do terenu. Był jeszcze czwarty członek, jakby niedoceniony. I był to muzyk Marek Szybka. Robił według mnie świetną muzykę. Bardzo się starał. Był też, nie stwarzał problemów, może tak powiedzieć, bo wtedy odkryłem, że prowadzenie zespołu deweloperskiego to rodzi ogromne problemy. To są powiedzmy artystów, którzy mają swoje wizje, połączenia tych wizji. Nie jest to sprawą łatwą. Trzon zespołu to byłem ja i mój brat. Mieliśmy jeden komputer, czyli pracowaliśmy na zmianę. Czyli albo ja w nocy, a on rano, albo odwrotnie. Tak, to dzięki temu mogliśmy właśnie zrobić to w 4 miesiące. Przede wszystkim najpierw przez dłuższy czas to było to Atari. Próbowaliśmy zrobić naprawdę ładną i dobrą grę na Atari, bo na Atari cierpiało na brak gier. I pomyślałem sobie, że tak, że wydawało mi się wtedy, że jeżeli zrobię, że jestem w stanie zrobić dobrą grę na Atari, że z fantastyczną grafiką. Mieliśmy genialnego testera, to się nazywało, był wielkim fanem gier, Mariusz Głuszek. I on przychodził, opowiadał, co by chciał zobaczyć w grze, jak powinna wyglądać gra. I to mi bardzo ułatwiało pracę, bo on widział gry i on przeżywał te gry. I dzięki temu można było zrobić. On wkładał, nie był członkiem zespołu, ale on wkładał bardzo dużo w te gry. Bo on przychodził i mówił opowiadał to, co mu się w poszczególnej grze podobało. I ja wtedy miałem wizję, aha, muszę połączyć to i to i to i to. Zrobię doskonałą grę. On przychodził i mówił, miałem taką ksywkę mistrzu wtedy. Mistrz do tego, bo byłem strasznie kaleczyłem piłkę nożną i byłem mistrzem piłki nożnej, bo byłem najsłabszym zawodnikiem. I nie dlatego, że byłem świetnym organizmem, tylko że byłem koszmarnym piłkarzem. I on mówił, mistrzu, zrób coś takiego, to, zrób to i to. I zacząłem od tego, że próbowałem zrobić emulator ZX Spectrum na Atari. Bardzo dużo czasu spędziłem, próbowałem wczytywać kasety. Poległem, nie dokończyłem tego, poległem na tym. Do tej pory czasami się zastanawiam, czy to by się udało zrobić. W przerwach nad tym emulatorem ZX Spectrum próbowałem zrobić grę z fantastyczną grafiką. Nie wyszła z tego żadna gra, bo nie udało mi się zrobić czystego obrazu. Takie rzeczy jak ten rooster, to było już pójście na łatwiznę, trochę, przyznam, że, bo to było proste do zrobienia. Próbowałem zrobić ogromny świat. Próbowałem zrobić grę z dużymi postaciami i z ogromnym światem. Próbowałem to skompresować. Nigdy nie udało mi się to zrobić, żeby to wyglądało na tyle dobrze, żeby móc to zamknąć do gry i poległem w tych próbach. Zawsze coś tam, procesor, który wyświetlał obraz, można zrzucić winę na procesor wyświetlający obraz, że on poległ. Ale były też problemy matematyczne, z którymi nie umiałem sobie poradzić. Niby teraz powiem proste, ale teraz mi się wydaje, że to są banalnie proste rzeczy, ale wtedy stanowiły barierę nie do pokonania. Niestety nic z tego się nie zachowało, to są materiały na kasetach. Duże wrażenie robiły na mnie produkcje Avalonu, Robo. To wydaje mi się, że to projekt bardzo prosty, ale genialny. I byłem pod ogromnym wrażeniem. No, Draconus oczywiście też. I Draconus. Draconusa się zagrywaliśmy, to było, och Boże, uciekaliśmy ze szkoły, żeby się zaszyć z Atari.
Jeden z kolegów miał ojca, który tam miał lepsze możliwości finansowe i miał komputer. I właśnie z tym kolegą on pakował komputer do torby i zamiast do szkoły zaszywaliśmy się w którymś z mieszkań z kolegów i graliśmy w tego Draconosa. W pewnym momencie pojawiła się Amiga i rzeczywiście fanem Amigi, największy fanem Amigi był mój brat. Ja byłem fanem Atari, siedziałem w Atari 65, ale już była ta Amiga w domu i w wolnych chwilach coś tam próbowałem też, skoro już miałem doświadczenia programistyczne już tym, powiedzmy, z prototypem ZX Spectrum, postanowiłem zobaczyć, co się da zrobić na Amidze. Siedziałem na tej Amidze w wolnych chwilach, jak nie było brata i wydubałem coś. Byłem oczywiście, wtedy byłem pod ogromnym wrażeniem Alien Breeda, wtedy byłem, nie? I zacząłem od próbować programować na Amidze, zaczynając od klona Alien Breeda i zaczynało to wyglądać na tyle, że mój brat Tomek postanowił dołączyć się, pomóc zrobić grafikę do tego. W wolnych chwilach, kiedy ja przesypiałem po pracy w nocy, a on wrócił ze szkoły wcześniej, to pomagał mi przy tej grafice i powoli to tak zaczynało nabierać trochę kształtu. To jest bardzo prosta gra i z perspektywy czasu no, słabo skonstruowana, źle, jako niegrywalna niestety, ale rzeczywiście nie było wielkiej konkurencji. Zrobiliśmy tą grę i oczywiście naturalną koleją rzeczy znaleźliśmy wydawcę i zdobądźmy sławę. I co czego to, mama dała nam 1000 złotych, znaczy właściwie dała mi 1000 złotych. Dała mi 1000 złotych na założenie firmy. I za ten 1000 złotych zarejestrowałem firmę i wyprodukowałem pudełka. Co też było, to było bardzo trudnym zajęciem. Potem oczywiście tych pieniędzy zabrakło i dołożyło nam jeszcze 140 zł, czyli 1140 zł. I zostałem z tym 1000 pudełek i chodziłem od sklepu do sklepu w Łodzi pytać się, czy ktoś nie chce kupić w kultowej cenie fantastycznej gry. Sprzedałem ich tych pudełek w Łodzi kilkadziesiąt i pojechałem do Warszawy, do sklepu i tam w sklepie w Warszawie sprzedawca powiedział, raz jak mnie zobaczył, to powiedział, nic pan tu nie wskóra, ale proszę pójść do Miraża, do Miraż Media. I podał mi adres i powiedział, że oni się takimi rzeczami zajmują. I rzeczywiście trafiłem, nie pamiętam już gdzie to było, ale to w jakimś blokowisku, do sklepiku w piwnicy, którym powiedzieli, że tak, kupią. I natychmiast moja mama wyciągnęła kartkę i natychmiast podpisała umowę ze mną dystrybucji. Tomek Mazur. I natychmiast podpisał ze mną. I wróciłem chyba, nie jestem pewien, ale wróciłem do domu z umową dystrybucyjną. Nawet nie pamiętam już, ale miałem ze sobą pudełka, bo miałem ze sobą te pudełka, to ze 20 tych gier ze sobą, to te pudełka sprzedałem. I jeszcze jakieś, nie pamiętam już teraz dokładnie, to są stare rzeczy, ale na pewno te pudełka, które miałem ze sobą, te 20 parę pudełek kupili ode mnie, podpisali umowę i być może coś tam jeszcze z jakimś pieniędzmi. Także wróciłem zadowolony, że wreszcie mi się udało coś osiągnąć. Trudno powiedzieć, to były takie fundusze, nie pamiętam na co je przechulaliśmy na pewno. Na jedzenie pewnie rozstawiliśmy, na dyskietki może, na jakieś nowe gry, nie wiem. Wiem, że z takich, że już po dwóch, trzech miesiącach kupiliśmy samochód. Kupiłem samochód mojego Fiata, więc już nie jeździłem pociągiem, tylko jeździłem małym Fiatem, bo rozwoziłem te gry i załatwiałem to, że... Z Roostera? Tak. Z samego Roostera? Tak, tak. Ale to nie nowego, to był jakiś tam stary. Ja w ogóle jako artysta bardzo dużo, ja to bardzo emocjonalnie podchodziłem do recenzji, bardzo. Bardzo nie miałem do tego żadnego dystansu, więc starałem się ich nie czytać. Praktycznie ich nie czytałem. Jak ewentualnie ktoś mógł przeczytać i powiedzieć, że jest dobra, to wtedy, o tak, zerknąłem, ale bałem się recenzji. Bałem się, że to mi zada ból fizyczny. Nawet do tej pory tak jest, także to jest bardzo ciężko. Niestety z tym sobie nie radzę. Chociaż właściwie to już nie powinienem powiedzieć, ale to jest moja słaba strona. Bałem się oczywiście, że nic się nie sprzeda, bo oczywiście bałem się, że nic na tym nie zarobię, że z powodu piractwa. Byłem świadomy, że jest piractwo. Nie znałem nikogo
z moich znajomych na blokowisku, nie znam. Zresztą nie znam nikogo, kto by wiedział, że ten człowiek, którym siedzi w tej malutkiej budce, że sprzedaje nam, że to nie są oryginalne gry. Że gry oryginalne są gdzieś indziej w ogóle, że ich tu w ogóle nie ma. Więc bałem się, że nic na tym nie zrobimy, że ktoś to skopiuje i pewnie tak sprzeda oczywiście w całej galaktyce. Po wydaniu pierwszej gry staliśmy się, na osiedlu staliśmy się gwiazdami show biznesu. Bardzo popularnymi osobistościami. Po wydaniu Roostera z przegrywów, no life'ów, staliśmy się gwiazdami. Rooster wydaliśmy, firma została założona 17 października w 1993 roku i wtedy miałem 21 lat, jak stałem się wydawcą Roostera. Oczywiście to jest podróż w nieznane, jeżeli chodzi o chłopca z programistę z blokowiska, bo nie znam świata w ogóle hurtowni i sklepów. Także nie wiedziałem, co będzie dalej. Nie miałem pojęcia. Na razie dostawaliśmy jakieś niewielkie po wydaniu Roostera przychodziły jakieś pieniądze, ale one nie wystarczyły na to, żeby na przykład zatrudnić nas na pensję, żeby wypłacać nawet nam minimalną krajową, żeby zapłacić ZUS, zatrudnić, zorganizować biuro. Nie było o tym mowy. Oczywiście to były pieniądze dla chłopców, którzy mieszkają z rodzicami, chodzą do szkoły i mogą sobie, nie wiem, kupić nową koszulę, mogą kupić swojej wymarzonej miłości kwiaty, mogą kupić wino nie za drogie i, nie wiem, gdzieś zabalować na dyskotece, ale nie było pieniędzy na to, żeby zorganizować jakiś zespół deweloperski, żeby... Nie było na to, nie, w ogóle nie było o tym mowy. Nie wiem, zastanawiałem się oczywiście, czy moglibyśmy, jak obejść problem generalnego dystrybutora, bo to też myślałem sobie, że przede wszystkim podpisaliśmy umowę dystrybucyjną z Mirażem i to były jakieś pieniądze, czyli na przykład nasi rodzice, właściwie, bo wychowałem się wtedy z matką, to już nas nie eksmitowała, bo mogliśmy zapłacić jej za to, że... Znaczy pomóc jej finansowo na tyle, że nie wyrzucała nas do pracy, bo ona myślała sobie, że może coś się jakoś rozwinie. Ale to było za mało, żeby prawdziwy developing robić i rozwijać się w dwóch kierunkach, czyli jak najszybciej zrobienie kilku gier, bo miałem nadzieję, że liczyłem na to, że mając kilka gier, że z kilku gier będą jakieś pieniądze, że one rosły, że będzie można profesjonalnie się tym zająć. Z drugiej strony też zaczynało się po pierwszej fali zachwytu właśnie przychodziło trzeźwienie, że tak naprawdę no nie damy się rady finansowo z tego utrzymać. No, druga sprawa to był też ten generalny dystrybutor, który nam liczył 5% strat, że jakieś tam wymyślał różne preteksty, to żeby obniżyć to wynagrodzenie. Chcieliśmy to jakoś próbowaliśmy rozwinąć tę produkcję gier, uczynić ją trochę bardziej profesjonalną i do czego były potrzebne środki. Próbowaliśmy znaleźć jakiś sposób kontaktu z innymi hurtowniami w innych częściach kraju. I do tego potrzebny był telefon, którego nie mieliśmy. I tu poprosiłem właśnie grafika, który robił intro, a miał w domu telefon, żeby się zgodził na to, że ten telefon pojawi się na pudełku do gry. I wydaliśmy grę z jego numerem telefonu. I jakieś czas, kilka miesięcy później wrócił, powiedział, że tak, rzeczywiście ktoś się odezwał i zapytał, ile bym był w stanie zapłacić pieniędzy, żeby się dowiedzieć, kto zadzwonił. Ale nie miałem żadnych, na pewno nie takich, jakich on by chciał dostać za ten cenny kontakt. I w ten sposób sprawa się rypnęła. Potem, gdy Rooster 1 został ciepło przyjęty przez media i mieliśmy już dystrybutora, zabraliśmy się za drugą grę. Ta gra, uważam, że nie, koncepcja gry nie była przemyślana, ale to wynikało też z, po pierwsze, ciśnienia ze strony dystrybutora i z takiej świadomości, że bałem się, że jeżeli będziemy
spoczniemy na laurach, okażemy się dla naszego dystrybutora bezużyteczni, to nie będzie ujawniał nawet tych dochodów, które w tej chwili nam ujawnia tej sprzedaży. I że musimy przedstawiać jakąś wartość dla dystrybutora, żeby dalej płacił nam jakieś pieniądze. I szybko zrobiliśmy, w ekspresowym tempie zrobiliśmy Roostera 2. Rooster 2, tak jak wszystkie gry amigowe, były w kompletnie innej konwencji. Zależało na tym, żeby obie gry, jeżeli to możliwe, żeby obie gry się sprzedawały, żeby nie zastępować gry sequelem, bo wychodziliśmy z założenia, że to zabije sprzedaż pierwszej gry, czyli więc chcieliśmy uzyskać przychody, które były umożliwiały działalność taką w miarę normalną, nazwijmy to. I dlatego przy każdej grze zmienialiśmy konwencję. Po Roosterze drugim przygotowaliśmy Dana Wadera. Przygotówkę Dana Wadera. Plusem było tej gry jest taki, że ja sam z przyjemnością gram w przygotówki. Czyli to było... Ta gra jest bardzo, bardzo, bardzo prosta i chyba krótka. Ta przygotówka jest bardzo prosta. Pomysł na fabułę był kompromisem wynikającym z burzy mózgów dwóch młodych jednak chłopców. Teraz myślę, że z perspektywy czasu, że do napisania fabuły to musi być człowiek z doświadczeniem. Potrzebny jest człowiek z doświadczeniem, że 20-letni chłopiec nie napisze wartościowej fabuły, więc nie wiem i może dobrze, że nie wiem, o czym jest ta gra. Ale to była próba napisania przygodówki przez 20-latków. To był taki okres, kiedy już myślałem, że nic z tego nie będzie. Że w takiej konfiguracji nic nie wskuram. Zrobiliśmy oczywiście potem następne gry. Skończyliśmy Dana Wadera i w międzyczasie opracowałem. Byłem pod ogromnym wrażeniem oczywiście. Zresztą rekordy popularności bił wtedy... O Boże... Nie, nawet nie, to jeszcze był... Wolfenstein. I tam były skalowane ściany. I Amiga tego nie jest w stanie zrobić, bo ona ma grafikę podzieloną na rastry i procesor, i specjalny procesor, koprocesor graficzny, który nie umie skalować. Ale wpadłem na pomysł, że te ścianki można skalować, da się je, że z kilku harmonicznych, że można je wyświetlać procesorem graficznym, który wyświetla normalnie sprite'y. Można skalować ściany, składając je z kilku harmonicznych. I napisałem program, który przeliczał dla każdej skali ściany, ile ma być tych harmonicznych. I dzięki temu, nie wiem, czy to jest zrozumiałe pewnie dla twórców, ale składając to właśnie z kilku harmonicznych, mogliśmy zaprząc procesor graficzny, który normalnie na co dzień, który w Amidze rysuje sprite'y, do rysowania grafiki trójwymiarowej. I wydaje mi się, że robiliśmy to inaczej niż, bo nie używaliśmy koprocesorów, nie używaliśmy innych rzeczy, tylko zaprzęgliśmy do pracy procesor graficzny od sprite'ów. I potem to już pozwalało nam wyświetlać grafikę trójwymiarową w oknie, a potem po jakichś malutkich optymalizacjach w kolejnej części gry, czyli chyba w Intercalaris. Nie jestem pewien, chyba w Intercalaris. Mogliśmy to już wyświetlać na pełnym ekranie. Potrzeba działania na Amidze 500 to jest wymóg dystrybutora, który chciałby to sprzedawać. Zresztą i oczywiście graczy, posiadacze Amigi 500 jak najbardziej też chcieliby, marzyliby o tym, żeby zagrać, bo tam pewnie do tej pory to było możliwe na Amidze 1200, a nie było na Amigach 500, więc oczywiście zależało nam na tym, żeby zrobić to na Amidze. Poza tym my mieliśmy tylko Amigę 500, jeden egzemplarz, więc nie było mowy o produkcji gry na Amigę 1200, nie mając Amigi 1200. Dumny. Byłem rozgoryczony tym, że nikogo to nie interesuje, że w ogóle zerowe zainteresowanie. Nie miałem informacji o tym, że ktoś to zrobił, że gdzieś indziej, że ktoś powstał, że ktoś
którzy nie miałem żadnej wiedzy, że ktoś inny wpadł na skalowanie tymi, nazwijmy to, harmonicznymi. Więc wydawało mi się, że wtedy myślałem sobie, że po raz pierwszy zrobiłem coś, wyprzedziłem cały świat. Tak, nie wiem, czy tak się stało, ale ja wtedy myślałem, że mi się zdawało, że wyprzedziłem cały, że udało mi się wreszcie nie gonić, nie naśladować twórców zachodnich, tylko po raz pierwszy zrobić coś, po raz pierwszy być w jakimś aspekcie liderem. Nikt nie był zainteresowany dystrybucją tego poza Polską. I znowu tradycyjnie, że nie ma. To była cały czas walka o życie, o przetrwanie. To była cały czas walka o przetrwanie, to była praca na pełnych obrotach, żeby przetrwać. Tak, tak, dalej to robiliśmy z Tomkiem i z Arkiem, ale zaraz muszę przypomnieć sobie. Nie, chyba Arek pierwszy rzeczywiście. Zniechęcił się i odszedł od nas Arek. Nie pamiętam, tylko. Już nie było go już. Nie chciałbym mówić, aha, potem nie było już go na pewno przy projekcie Battlefield, nie było go. Nie było go przy intro do Dona Wydera. Intro do projektu Battlefield robiłem ja, bo nie mogliśmy dojść do porozumienia z bratem i też się obraził. Powiedział, że on miał swoją wizję, ja pomyślałem, że tak nie może być. Wydawało mi się, że to estetycznie, że nie możemy takiej gry pokazać. I musiałem zrobić je sam. Ogromne problemy miał Miraż. W Mirażu, jak przyjeżdżałem, to tam panowała panika. U nich panowała panika. Więc myślałem sobie, że jest naprawdę źle, jak przyjeżdżałem i wszyscy w minorowych strojach, że ludzie chcą im oddawać gry. Dystrybutor się pytał mnie, czy on powinien odbierać gry ze sklepu, bo sklepy chcą mu zwracać gry. Było po takim euforii, że powstał po euforii powstawania sklepów z oryginalnymi oprogramowaniami przed zastój, ogromny zastój. I my wtedy. Było duże ciśnienie, pokażcie coś wreszcie, pokażcie coś grywalnego, pokażcie coś. Udało się zrobić jakieś proste demo. Udało się zrobić jakieś koszmarnie wyglądające, według mnie wyglądało katastrofalnie. Nikt tego nie chciał kupić. Przez bardzo długo zużyliśmy wszystkie oszczędności, mimo że żyliśmy bardzo, bardzo skromnie. Zużyliśmy.